Już. Czytaj. Doktor Dolitt i jego zwierzęta. Rozdział pierwszy. Dawno, dawno temu, kiedy nasi dziadkowie byli jeszcze małymi dziećmi, żył sobie pewien doktor o nazwisku Dolitt, doktor medyczny. Johann Dolitt. Skrót Dyrymed. Przed nazwiskiem oznacza, że był prawdziwym doktorem o wszechstronnej wiedzy medycznej. Mieszkał w małym miasteczku Pudleby nad rzeką Marw. Znali go tam z widzenia wszyscy od najmłodszych po najstarszych. Kiedy przechadzał się ulicą w swoim cylindrze na głowie, ludzie mówili z podziwem: oto idzie doktor, jaki on mądry. Dzieci i psy podbiegały do niego, by iść jego śladem. Nawet kruki mieszkające w kościelnej wieży na jego widok krakały i kłaniały mu się grzecznie. Czytaj dalej. Koniec.